Kiedy w roku 1726 rozpoczęto jego realizację, Vanbrugh był już sławnym architektem. Patrzył z niepokojem na jeszcze nieukończone zachodnie skrzydło pałacu swego ukochanego dzieła. Nigdy go nie zobaczył. Zmarł jeszcze w tym samym roku. Hawksmoore samotnie już pracował nad ostatnim elementem realizacji we wschodniej części posiadłości. Był to grobowiec postawiony w miejscu dawnego grobu z czasów rzymskich. Hawksmoora krytykowano za ten projekt, ale Charles Howard nadal go wspierał. Choroba nie pozwoliła architektowi na dokończenie swego wielkiego dzieła. Hawksmoore zmarł w roku 1736. Piękny pałac Howarda został ukończony, z wyjątkiem zachodniego skrzydła. Dzieło Charlesa Howarda kosztowało go dokładnie 78 240 funtów. Jego entuzjazm dla tej realizacji nigdy go nie opuścił. W roku 1745 założyciel siedziby spoczął w swoim grobowcu. W drugiej połowie XVIII wieku, zgodnie z pragnieniem trzeciego hrabiego Carlyle, pałac Howarda zapewnił jego rodzinie miejsce w najwyższych kręgach towarzyskich. Jego syn, czwarty hrabia Carlyle, ukończył zachodnie skrzydło w nieciekawym stylu narzuconym mu przez rodzinę żony. Wzbogacił jednak zbiory rodzinne, kolekcjonując rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki. Jako siedziba arystokratycznego rodu, pałac Howarda dorównywał Chatsworth czy Blenheim i rozsławił nazwisko właścicieli jako ludzi eleganckich i wyrafinowanych. Jednak młody Frederick Howard, piąty hrabia Carlyle, nie posiadał tych zalet. W wieku 25 lat był już zadłużony na sumę 330 tysięcy funtów. Po 7 latach spędzonych na hazardzie i wśród kobiet, które zgodnie z jego własnymi słowami byłyby urażone, gdyby przypisywać im choć odrobinę przyzwoitość. Powiernicy obcięli roczne dochody Frederika do 4000 funtów, podczas gdy przeciętnie zamożny Anglik miał 70 tysięcy. W czasie, gdy wykonano ten portret, Frederick zdobył stanowisko dyplomaty w Ameryce i w Irlandii. Ze swojej samotni wyszedł jako człowiek dojrzały, ambitny i żonaty. Portrety jego i jego syna znajdziemy w końcu długiej południowej galerii zbudowanej w roku 1805. Popiersia i obrazy przedstawiające Howardów wiszą obok podobizn królów i innych wybitnych postaci. W ośmiokątnej sali obraz przedstawiający Tancreda i Herminię wisi ponad słynnym portretem Henryka VIII, pędzla Holbeina. Ta podobizna powstała wkrótce po tym, jak król skazał na ścięcie królową Katarzynę Howard, daleką krewną hrabiów Carlyle. Po spłaceniu długów, piąty hrabia Carlyle zajął się dekoracją sal pałacu. Był już wówczas wybitnym dyplomatą, znanym ze swych dalekowzrocznych, chociaż niepopularnych poglądów dotyczących ustanowienia miejscowych władz w brytyjskich koloniach. Sto lat wielkiej popularności siedziby Howardów wśród arystokracji zyskało swoje ukoronowanie 27 sierpnia 1850 roku. Dom oczekiwał wówczas niezwykle ważnego wydarzenia – wizyty królowej Wiktorii.
Ciężar największego wyzwania, jakie mogło spotkać angielskiego zarządcę domu, spoczął na barkach Johna Majora. O godzinie 6 wszystko musiało być gotowe na przyjęcie królowej. Nawet zarządzanie na co dzień jednym z pierwszych domów Anglii wymagało przemyślnego planowania. Ale ta wizyta wymagała niezwykłych przygotowań. Licząca 40 osób służba dawała z siebie wszystko. John Major sprawdził przygotowanie pokoi przeznaczonych dla królowej, które z tej okazji zyskały nowy wystrój. Z królową miało przybyć 14 gości, 15 służących, kapelan, nauczyciele i guwernantki oraz damy dworu. Poza tym 16 członków rodziny Howardów także zamierzało pojawić się w pałacu w tym uroczystym dniu. Przygotowanie pokoju dla tylu gości w ten sposób, aby żadnego z nich nie urazić, stanowi pracę wymagającą taktu i niezwykłej delikatności. Pan John Major stanął na wysokości zadania. Punktualnie o 6 pociąg królowej zajechał na prywatną pałacową stację. Jak wynika z ówczesnej prasy, królowa Wiktoria znajdowała się wówczas u szczytu swej popularności. Tłumy okolicznych mieszkańców przybyłyby ją powitać. Wielu lojalnych poddanych chciało pozdrowić nieugiętą kobietę, która przybyła tu aż z Bath, aby móc podziwiać piękne widoki. W czasie wizyty zdarzył się tylko jeden nieprzyjemny moment. Wieczorem po przyjeździe królowa zniknęła wszystkim z oczu. Odnaleziono ją w pokojach dla służby, gdzie kazała pootwierać okna i zgasić ogień. Jak zauważył 7 hrabia Carlyle, można żałować jedynie, że niektórzy odczuwali pewne skrępowanie w towarzystwie królowej. Jednak dla Johna Majora i rodziny Howardów wizyta okazała się towarzyskim triumfem. Królowa nie zachwycała się ogrodami, ale w szczególny sposób doceniła pracę zmarłego Hawksmoora. Życzyła sobie zbudowania grobowca wzorowanego na jego właśnie projekcie. Wizyta królowej była punktem zwrotnym dla pałacu Howarda. Epoka wiktoriańska położyła kres ekstrawagancji arystokracji. Szlachta nie czuła się już zobowiązana do życia na tak wysokiej stopie, jak wymagały tego podobne siedziby. 8 hrabia Carlyle w ogóle nie chciał tu mieszkać. Jego brat, admirał Edward Howard, zamieszkał tu dopiero po przejściu w stan spoczynku i wtedy odnowił kaplicę anglikańską. Dziewiątemu hrabiemu Carlyle, znanemu malarzowi, nie odpowiadał przepych pałacu. Wzbogacił go jednak o swoje własne dzieła. W XX wieku wydarzyła się katastrofa. Pożar pochłonął wielką kopułę i większość południowej elewacji, a także 20 pokoi. Potomkowie rodziny Howardów odbudowali pałac i zapewnili mu właściwe miejsce we współczesnym świecie.
W latach 50. George Howard wyznaczył rodzinnej siedzibie jej obecną funkcję. Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych angielskich rezydencji, między innymi ze względu na niezwykłą kolekcję dzieł sztuki. Są tu także kręcone filmy. Dzięki temu fantastyczny kaprys zmienił się w miejsce, gdzie tysiące ludzi znajduje żywy i barwny obraz minionej epoki, w której się narodził. Wersja polska, Studio Company, Warszawa. Tekst polski, Katarzyna Sadowy. Czytał Wojciech Gąsowski.